przez te dwie pierwsze godziny mamy podjąć się takiego tematu, co może mieć wpływ obciążający na nasze małżeństwo. W związku z tym będzie taka konieczność spojrzenia, przyjrzenia się rodzinie, z której wyszliśmy, czyli jakby zobaczenia, co się działo w naszym dzieciństwie. Nie ma człowieka, który by nie nosił w sobie obciąży z dzieciństwa i dlatego trzeba zobaczyć, czy te obciążenia osłabiają nasze małżeństwo, czy one są już tak uzdrowione, że nie ma tych obciążeń. Dlatego potrzeba dzisiaj takiego spojrzenia w prawdzie. Nie uciekania od czegoś, co może było trudne, tylko uzmysłowienia sobie, że ja to na to patrzę nie tylko swoimi oczyma, ale przede wszystkim oczami Pana Boga, który zawsze patrzy na nas miłosiernie, ciepło, serdecznie, z wielką życzliwością i zawsze gotowy nam natychmiast pomóc. Jeżeli zauważymy, że były jakieś doświadczenia, które jeszcze skutkują źle w dzisiejszej rodzinie, utrudniają nam więź małżeńską, no to warto by przez ten czas rekolekcji jakoś sobie na ten temat porozmawiać. Będą jeszcze spotkania o dialogu, czyli jak lepiej z sobą porozmawiać, jak bardziej zauważyć siebie i nasze czasami trudności i zranienia, nie wytykając sobie czegoś, tylko właśnie chcąc dźwignąć tą drugą osobę ku Jezusowi. Dlatego też będzie taka możliwość i pod takim kierunkiem właśnie będziemy dzisiaj nad tym się skupiali. Otóż jeżeli mówimy o różnych złych skutkach z poprzedniej rodziny, to może zdarzało nam się w takim jakimś sensie doznać jakiejś przemocy w rodzinie. Przemoc może być różnorodna, to nie tylko fizyczna, gdzie kara jest wymierzana bardzo boleśnie, to może być przemoc słowna, to może być przemoc uczuciowa, to może być psychiczna przemoc, a nawet i duchowa, gdzie człowiek mógłby być zmuszany do jakichś duchowych doświadczeń, które nie były albo na jego wiek, albo po prostu w zły sposób były rozumiane przez rodziców, którzy wychowywali. Jeżeli popatrzymy na złe skutki z naszych rodzin, z tych, z których wychodzimy, to czasami mogłaby być sytuacja, że brakowało przykładu miłości matki. Nie czuło się tego serca, nie czuło się bliskości, nie czuło się z nią bliskiej relacji. Ale mogła być czasem i sytuacja inna, że zabrakło nam miłości ojca. Z różnych względów. Dawniej był taki model wychowania, że matka się zajmuje domem, ojciec przynosi pieniądze do domu. I może czasami brakowało nam normalnych rozmów z kimś bliskim, takiej wymiany bardzo ważnych zdań, które między synem a ojcem, czy córką a ojcem są ważne dla utwierdzenia swojej tożsamości. Może nie było takiej obecności ojca, który byłby po prostu przy nas, zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywaliśmy różne doświadczenia, kiedy przeżywaliśmy różne problemy. Ten brak przykładu miłości ojca albo miłości matki, no niestety pociąga ze sobą złe skutki dla przyszłej rodziny. Może było jeszcze inaczej, że nie było wpływu wychowawczego naszych rodziców. Chodzi o sam początek, o pierwsze 6 lat życia, w którym dziecko najwięcej przyjmuje od swoich rodziców. Właśnie taka konstrukcja wewnętrzna się w dziecku tworzy właśnie poprzez relacje ze swoimi rodzicami. Na przykład ktoś przebywał ciągle w pracy. Może nie było takiej sytuacji, że któryś z rodziców był przy nas, bo opuścił dom. Pamiętam, z jakim bólem pewien mężczyzna mówił mi niedawno, że no niestety nasza mama poszła, ja zostałem sam z ojcem. Ojciec 10 lat próbował jak najbardziej mnie dobrze wychowywać, babcia nam w tym pomagała, ale to była wielka wyrwa w naszym życiu. Mogła być sytuacja, że ktoś się nie interesował absolutnie dzieckiem. Były inne sprawy ważniejsze, co widać zresztą teraz często, nawet często w nowych małżeństwach, gdzie interesuje się bardziej telefonem, ważniejsze są sąsiadki, gdzie coś oglądam. Pamiętam, jak dzieci z bólem mi mówiły w przedszkolu naszym, bo moja mamusia tylko siedzi w komputerze. Jak już było to słowo tylko, to był znak, że dziecko oczekiwałoby czegoś, a czegoś jednak nie było. Może się zdarzyć, że jest pewna nieporadność wychowawcza. Mogą być sytuacje takie, że człowiek nie ma takiej zdolności intelektualnych, żeby sobie to wszystko w głowie poukładał, jakoś miał swój cel i zmierzał do niego odpowiednimi drogami. I wtedy jest wielki kłopot, bo dziecko to odczuwa. W którymś momencie jakby no wie, że samo musi wziąć swoje życie w swoje ręce, chociaż ma dopiero kilkanaście lat i nie wie, jaką drogą pójść i gdzieś tam się potem gubi. Może też być sytuacja taka, że jest jakaś ciągła choroba.
czy stan depresyjny, czy schizofrenia, czy jakaś jeszcze innego typu choroba. Pamiętam, jeden z ojców już nie żyje teraz, miał stwardnienie rozsiane. To przez 4 lata go doprowadziło do zejścia z tego świata. I synowie byli tak pięknie prowadzeni przez żonę tego, przez swoją mamusię, która pytała, co robić, żeby oni mogli odczuwać jak najdłużej obecność ojca w domu. I tak zrobiła, że te dzieci do dzisiaj, już teraz mają prawie 15-16 lat, wspominają bardzo ciepło tego ojca i on jeszcze, mimo że nie jest z nimi nadal, ma ogromny wpływ wychowawczy na swoje dzieci. Też brak jedności między rodzicami. Nie zawsze to jest kwestia alkoholu, czy choroby rodzica, czy jakiejś też nieczystości między mężem i żoną, czy kierowanie się egoizmem, czy nawet zdrady, które się zdarzają. Ale czasem ten brak jedności wynika z tego, że nie możemy się dogadać, nie możemy siebie zrozumieć, albo nie ma dobrej woli z jednej strony. I to niestety, taka między rodzicami, jeżeli taka sytuacja była, to może utrudniać też naszą małżeńską więź. Jakie są skutki braku pełnej miłości w rodzinie? Tak ogólnie to nazwijmy. W dziecku rodzi się nieufność. Załóżmy, że byliśmy w takiej właśnie sytuacji, że w naszej rodzinie nie było to wszystko tak, jak powinno. Nieufność, która w moim sercu, goszcząc, jest przerzucana na innych ludzi, na relacje, które zbudowaliśmy, czy budujemy nadal. Dziecko takie nie odczuło miłości, albo poczuło ranę miłości, czyli to odrzucenie, czyli brak tej miłości. W związku z tym, że nie mogło otworzyć się, to przestało ufać, ale nie tylko swoim rodzicom, przestało ufać też sobie i przestało ufać ludziom, z którymi się spotyka. Automatycznie mówiło sobie w środku, nie ufaj nikomu. Oczywiście dzieje się to poza świadomością człowieka, spowodowane z doświadczeniami, takimi właśnie negatywnymi wyniesionymi z domu, ale ono nie ufa. I teraz wyobraźmy sobie bliską relację sympatii, narzeczonych, potem kolejno małżeństwa i okazuje się, że tak do końca sobie nie ufamy i nawet nie wiemy dlaczego. I tu może być źródło właśnie tej trudności w życiu z poprzedniej rodziny, z której się wyszło. Dalej, mogła być taka sytuacja, kiedy brakowało miłości w poprzedniej rodzinie, że człowiek przyjął taką postawę nieczułości, żeby mnie nie bolało, że nie jestem do końca kochany, zauważany, nie interesuje się mną, nie ma ze mną rozmowy, jakoś nie układa się nam, to ja, żeby to wszystko tak, mimo wszystko żyć w życiu, przyjmuję taką nieczułość. Prowadzi do takiego wewnętrznego stwardnienia, żeby to wszystko, co kiedyś doświadczyliśmy, nie bolało mnie. Jeżeli ja taką nieczułość przyjmuję w sobie i wzrastam z tym, to proszę zobaczyć, mogę wejść w małżeństwo i w tej nieczułości potem się okazuje, że nie ma porozumienia z drugą osobą, że nie możemy się otworzyć na siebie, że coś pokutuje między nami, co nam utrudnia to, żeby jak najlepiej układało się między nami. Skutkiem też jest ukrywanie prawdy. Jeżeli w mojej rodzinie było coś nie tak, to ja bardzo chcę to schować przed światem, tak żeby nikt tego nie zauważył, że ja nie pochodzę z takiej rodziny, jakiej sobie wymarzyłam. I robię wszystko, żeby ktoś się nie zorientował i nie dowiedział. Bardzo często kiedyś nawiązuję bliską więź, która prowadzi potem do narzeczeństwa i małżeństwa, pomija się właśnie te sytuacje rodzinne, I druga osoba nawet się nie zorientuje, że są tam bardzo poważne problemy, które mogą utrudnić budowanie więzi. Szkoda, że w narzeczeństwie tak szczerze nie rozmawia się o tym, co naprawdę było trudne. Czasem się nie rozmawia dlatego, że młodzi ludzie nie są do tego przygotowani i nie potrafią znaleźć się w tej sytuacji. Ale kiedy już jesteśmy małżonkami, możemy do pewnych rzeczy wrócić i powiedzieć, wiesz, myślę, że to się bierze z takich moich przeżyć. Proszę cię o zrozumienie, ja nad tym już pracuję, ja wiem, że to tam ma swoje źródło. Wtedy zupełnie inaczej ta jedność małżeńska wygląda niż przedtem, nim się tej prawdy nie powiedziało. Również osoba, która wyszła z rodziny, gdzie nie było jakiejś pełnej miłości, ma trudności z akceptacją. Jeżeli sama nie była akceptowana, no to jak ona może akceptować siebie samą? Ta osoba ma trudności przede wszystkim z akceptowaniem
tego, jaka jest, kim jest, jak sobie radzi, jak wygląda, jak żyje, ale te są trudności z akceptacją innych ludzi. Trudności z akceptowaniem Boga, który jest Bogiem kochającym i na każdym kroku pochylającym się nad człowiekiem. Właśnie czasem się wydaje, że to Bóg wcale taki nie jest, że On jest jakimś policjantem, że czyha na nasze potknięcia, że tylko chce nam wytykać wady, a On nie. On chce właśnie pomóc, podnieść człowieka, pomóc mu stanąć na nogi, pokazać mu drogę zmierzania do świętości, do radości z tego życia, które tutaj przeżywamy. Czasem bywają trudności z akceptacją swojego ciała, płci, a nawet i płodności. Takie mogą być dalekosiężne skutki tego, co gdzieś tam w naszej rodzinie, z której wyszliśmy, było. Niekiedy jest trudność z akceptacją uczuć czy całej swojej historii życia. Nie da się wymazać doświadczeń, które przeżyliśmy. Jak mówił dzisiaj pan Adrian, wszystko, co w jego życiu było, miało jakiś sens. I wszystko, co w państwa życiu było, też ma sens, tylko tego sensu człowiek musi się doszukać, czasami w jakimś dopiero późniejszym momencie powiedzieć, właściwie to ta trudna sytuacja mnie nauczyła takich i takich właśnie zachowań. Jeżeli człowiek dostrzega w sobie taką emocjonalną pustkę, czyli dostrzega, że nie dostał tej miłości w domu rodzinnym tak, jak było, to może wejść w jakieś uzależnienia. Od czego się uzależnia, co mu jakby dodaje animuszu w życiu, jakby mu jest łatwiej, a właściwie wprowadzi go to do jeszcze większej degradacji życia. Może się uzależnić od ludzi, od tego, co kto powie, jak ktoś spojrzy, jak ktoś zareaguje. Może człowiek całkowicie jakby poddać się drugiemu człowiekowi i nie mieć swojego zdania, swojego widzenia świata i po prostu tak jakoś w cieniu sobie żyje. Widziałam takie różne sytuacje, kiedy nawet w podeszłym wieku odchodził do wieczności najpierw ten ktoś, kto nie był uzależniony i zostawała osoba uzależniona, która naprawdę nie wiedziała, jak żyć. Pan Bóg dał jej jeszcze szansę, żeby móc się z tych ran wyciągnąć i żeby pożyć trochę samodzielnie swoim życiem. Mądrość Boża jest niesamowita i jak człowiek pewne rzeczy zauważa, to jest po prostu pełen podziwu, jak w każdej sytuacji wychodzi do człowieka, by pomóc. Oczywiście tamten człowiek, który tak został owdowiały, myślał, że to już Pan Bóg zrobił najgorszą rzecz, jaką mógł, zabrał mi współmałżonka, a to była najlepsza rzecz dla rozwoju wewnętrznego. Od czego może nastąpić jeszcze uzależnienie? Uzależnienie może nastąpić na przykład wpadam w jakieś dziwne zachowania. Pamiętam, miałam kiedyś taką dziewczynę znajomą, która nieustannie musiała myć ręce. Nie były te ręce brudne, ale nawet co 10 minut mogła by myć te ręce. Po prostu coś jej przeszkadzało. Ona nie umiała tego określić. Znam osobę, która wszędzie, gdzieś, czy wchodziła, zawsze musiała wycierać nogi. Gorzej, jak nie było wycieraczki. Ale to nogi chciała wytrzeć, prawda? Jakaś taka obsesja się wkrada, takie dziwne zachowanie, którego się nie da wytłumaczyć dlaczego. Ale to może być skutek właśnie jakichś doświadczeń, bolesnych doświadczeń z przeszłości. Skutki też mogą być odnośnie nie tylko wydarzeń, zachowań, ale też rzeczy, że człowiek wchodzi w alkohol, wchodzi w narkotyki, czasem sięga po dopalacze. Nie może się wyzwolić od papierosów. Wchodzi w seks, nie że wyrażam miłość i obdarzam miłością, ale że ja nieustannie, egoistycznie dążę do mojej przyjemności i kiedy tylko chcę, to musi być. Bardzo uzależniające zachowanie od seksu. Ktoś ma taką konieczność kupowania, ktoś konieczność pracowania, nieustannie by pracował i to są uzależnienia, mówimy pracoholik, prawda? Mówimy w różny sposób, tak? Patrzymy na siebie znacząco, trzeba umieć odróżnić człowieka, który pracuje, bo musi, ma wewnętrzny przymus, od człowieka, który pracuje, bo chce. To są dwie różne rzeczy i my nie zawsze mamy wgląd w motywację, raczej nie mamy wglądu w motywację drugiego człowieka, dlatego musi być ten ogromny szacunek, nie ocenianie, nie krytykowanie drugiego, tylko ogromny szacunek do człowieka i rozmowa, która może czasami właśnie uzewnętrznić, czy to jest uzależnienie, czy to nie jest uzależnienie. I kiedyś taki młody człowiek dokładnie wszystko miał pod kontrolą,
brał narkotyki codziennie, czekał na wieczór, no to przy swojej żonie, prawda, jak sobie te narkotyki brał. Słuchajcie, nieważne było, że ona już ma depresję, nieważne było, że czeka w tym momencie na drugie dziecko. On musiał brać narkotyki. Krótka rozmowa z tym człowiekiem wyglądała w ten sposób, że po pół godziny już tak pachniało w pokoju narkotykami, miałam wyczulone w tym kierunku swój nos. I ja mówię, słuchaj, no śmierdzisz, przepraszam, mówię, śmierdzisz, a ty żonę częstujesz tym zapachem cały czas, ona czeka na wasze dziecko. No pomyśl, no zastanów się, no co ty robisz. I nie ma tutaj, gdzieś wejdzie się w uzależnienie, to nie ma normalnego myślenia, to się okazuje, że to myślenie jest, no niestety gdzieś tam po obrzeżach idzie. Może powstać fałszywe przekonanie przy uzależnieniu, że ja mam nad wszystkim kontrolę. I chciałam powiedzieć właśnie o tym, że chcę się kontrolować wewnętrzne uczucia, ale w taki dziwny sposób. Nie ja, że ja bezpośrednio patrzę i zastanawiam się, skąd moje uczucie się pojawia, zastanawiam się, co ono mi mówi i spróbuję tym uczuciem pokierować, tylko jest sytuacja taka, że ja kontroluję te uczucia przez coś innego. Na przykład kontroluję ludzi, wszystkich wkoło, nie swoje uczucia, ale chcę swoje uczucia kontrolować. Kontroluję ludzi, z którymi żyję i z którymi przebywam na co dzień. I mamy takich ludzi, jak wejdą, jak zaczną patrzeć, to widzimy już po wzroku, że to nie jest wzrok pełen miłości, czułości i ciepła, tylko taka kontrola. Pamiętam takiego młodego człowieka, no wchodził do kuchni, że ona akurat bardzo chorowała na chorobę dwubiegunową. No on od razu wszystko widział, niepozmywane, nieschowane do szafki, od śniadania kubek nieumyty, no i tak dalej, i tak dalej. I zaczynał. Ta kontrola ludzi, ale może być kontrola rzeczy, którymi się otacza. Dokładnie wszystko jest pod moim wzrokiem. Może być kontrola wydarzeń. Ja nad wszystkim mam kontrolę. Bo ja mam nawet kontrolę nad moimi dopalaczami, które biorę. I tu jest właśnie ta sytuacja, że człowiek nie patrzy na źródło swoich trudności, ale chce w jakiś inny sposób przejąć kontrolę nad światem. Można powiedzieć, że dla osoby uzależnionej, czyli nie mogącej sobie tego odmówić normalnie, powiedzieć nie, nie biorę, nie piję, dzisiaj nie, że mam pełną wolność do tego, najważniejszym problemem jego życia staje się właśnie kontrola i wszystko się wokół tej kontroli odbywa. Może mieliście taką sytuację w domu rodzinnym i wiadomo, jakie to jest bardzo męczące i nie do ujechania, kiedy ktoś z rodziców właśnie w taki sposób podchodził. Jakie mogą być skutki pochodzenia z rodziny dysfunkcyjnej? Najpierw dysfunkcyjnej, czyli nie takiej, gdzie panowała miłość i kierowaliśmy się miłością. Najczęściej to są sytuacje takie, że mamy jakieś niezaspokojone potrzeby emocjonalne. Nikt z dzieciństwa nie wychodzi w pełni zaspokojony emocjonalnie, bo nikt z rodziców nie potrafi kochać jak Bóg. Gdyby nas rodzice kochali jak Bóg, byśmy mieli pełne zbiorniki miłości i nie musielibyśmy się martwić. Ale mogą być poważne deficyty właśnie przez to, że rodzina w jakiś sposób była dysfunkcyjna. I co wtedy jest, że w dorosłym życiu człowiek stale oczekuje, nie chce dawać, oczekuje. Oczekuje od innych zaspokojenia tej miłości i to utrudnia budowanie zdrowych relacji, bo ja, szczególnie już od okresu dojrzewania, coraz bardziej świadomie, mam obdarzać miłością. Poza tym, jak rodzice wychowują małe dziecko, to zawsze chcą, żeby się dzieliło. Oczywiście, jeżeli wychowują do miłości. Podziel się, podziękuj, przynieś, zrób coś dla babci, laurkę narysuj i tak dalej. To są te momenty, kiedy otwieramy ludzi na miłość. Chcę obdarzać. I jeżeli to dziecko nie było obdarzone miłością, to ono nie chce obdarzać jako dorosły, tylko chce wszystko zagarnąć do siebie. I to no, jak może być zdrowa relacja z kimś drugim, budowana, jak to osoba tylko właśnie czeka na zaspokojenie tego, czego nie było w domu. Taki skutek pochodzenia z rodziny dysfunkcyjnej to jest stracone dzieciństwo. Człowiek coś stracił i tego nie odzyskał. Nie mógł normalnie przeżywać swojego dzieciństwa i ten człowiek nie mógł w normalny sposób jakby wzrastać. I ma doświadczenie, czegoś we mnie właśnie brakuje. Może też powstać w takiej osobie przymus naprawiania rodziny, takiej rozbitej, dysfunkcyjnej rodziny.
taki przymus, że ja muszę naprawiać, zwłaszcza jest to takie dziecko, które jest bardzo aktywne w rodzinie, na przykład jakby był tatuś alkoholik, no może być mamusia alkoholikiem, też tak się zdarza, to ten, co jest najbardziej aktywny, co chce tą swoją rodzinę ochronić, zwłaszcza młodsze rodzeństwo, co ma takie wewnętrzne pragnienie, żeby się żadna krzywda w naszej rodzinie nie stała, kiedy na przykład tatuś czy mamusia wrócą do domu w niewłaściwym stanie, to ten przymus bardzo często zostaje i człowiek wchodzi w dorosłe życie i teraz wszędzie, gdy tylko coś się wydarzy, już ten przymus wychodzi na pierwszy plan, ja muszę ratować, ja muszę natychmiast reagować. Nie ma wolności. Powiem o takim przymusie, który zupełnie był akurat przeciwieństwem, ale też przymusem wewnętrznym. Miałam od tego zacząć, ale taka poruszona byłam Państwa obecnością, że zapomniałam. Chciałam opowiedzieć o takiej Ilonie, która ma w tej chwili 26 lat, jest rok po studiach. Ona ma tatusia alkoholika i kiedy w domu były awantury, ona była małą dziewczynką, to zawsze chowała się za mamę. Normalna sprawa. Chowamy się za mamę, kiedy się coś złego dzieje. I ta mama broniła, tak rozpościerała jakby taki płaszcz ochronny. I ona jako mała dziewczynka nauczyła się nieśmiałości, wycofywania i przekonania, że jest odrzucona i że jest do niczego. Weszła w dorosłe życie, skończyła studia, była w duszpasterstwie akademickim. W którymś momencie się zorientowała, że nie może sobie poradzić z sobą i poszła na terapię. Równocześnie potrzeba było jej pomocy psychiatry. I pamiętam taką rozmowę z nią. Ona mówi, siostro, ja codziennie dzwonię do mamusi. Ja mówię, a dlaczego dzwonisz? Co robisz? Co z tą mamusią omawiasz? Ona mówi, no codziennie muszę wszystko powiedzieć, co się wydarzyło. Ja mówię, a dlaczego to musisz powiedzieć? Bo mam wewnętrzny przymus. Ja mówię, słuchaj, to bardzo cię proszę, jak pójdziesz na następną terapię, powiedz terapeucie, że masz wewnętrzny przymus codziennego dzwonienia do mamusi i terapeuta będzie wiedział wobec tego, co ma z tobą zrobić, jak dalej pokierować terapią. No i rzeczywiście powiedziała i pan terapeuta w tej chwili coś w tym kierunku robi. Ale to są takie właśnie przymusy. Pamiętam kiedyś, pytał mnie ktoś z rodziny, co ma zrobić, bo żona codziennie dzwoni do mamy. No okazało się, że codziennie musiała wiedzieć, czy tatoś w tym dniu pił, czy nie pił i jak się zachowywał. To są te właśnie sytuacje, które nie dają wewnętrznej wolności. To są sytuacje, które utrudniają nawiązywanie zdrowej relacji, bo ja mam tu budować zdrową relację ze współmałżonkiem, ale z tyłu głowy mam stale jakąś sytuację, w której muszę się włączać i w której muszę, może jestem jedynym ratownikiem. Ja już mam nową rodzinę i zaczyna się w nowy sposób. I dlatego stare sprawy powinny być uporządkowane. Niekiedy można to zrobić samemu z Jezusem, ale najczęściej potrzebna w takich sytuacjach jest terapia, bo trzeba przebudować nie tylko sposób reakcji, ale cały sposób myślenia, sposób podejścia do swoich uczuć i zbudować na nowych fundamentach relacje z drugim człowiekiem. Bez Jezusa nie jest to w ogóle możliwe. I całe szczęście, że Państwo są osobami wierzącymi i że ufają, na pewno ufają, że to jest jedyny nasz Zbawiciel i ktoś, kto nam we wszystkim chce pomagać. Jak te obciążające skutki, te kłopoty w obecnej rodzinie mogą wyglądać? Możemy mieć trudności w budowaniu relacji małżeńskiej i rodzicielskiej, czyli z żoną, z mężem, budowanie tej relacji oraz ze swoimi kolejnymi dziećmi. I to komplikuje stworzenie właściwych warunków rozwojowych dla naszego dziecka, czy dla naszych kolejnych dzieci. Dalej, te skutki wyniesione z poprzedniej rodziny mogą prowadzić do rozwodu, ponieważ uniemożliwiają zbudowanie jedności małżeńskiej. Jedność jest wtedy, jak jesteśmy obydwoje szczęśliwi i radośni, że jesteśmy w tym małżeństwie. Gorzej, jeżeli ktoś nie czuje się po prostu szczęśliwy. Czyli tej jedności nie ma. Dalej, skutkiem będzie, że rezygnuję z powołania. Ja właściwie już się wycofuję z tego wszystkiego. Ja może nie odchodzę z domu, ale stoję na jakiejś pozycji dalszej, jakby życie płynie obok mnie. Trudno mówić o miłości, no bo miłość jest rzeczywiście jest sensem każdego powołania.
jeżeli w tej miłości we mnie nie ma i ja tej miłości nie jestem w stanie dawać i tak zaczynam się wycofywać z realizowania tego powołania, no to jest to jakby oddanie życia walkowerem. Może być, że człowiek wejdzie w nadużywanie substancji chemicznych, po prostu żeby tą pustkę emocjonalną, z którą gdzieś tam się od dzieciństwa borykał, jakoś wypełnić. I wydaje mu się, że jest wszystko dobrze. Chociaż czasem współmałżonek mówi, słuchaj, ale może za dużo, ale może nie powinieneś, nie powinnaś. Nie, wszystko jest dobrze. Pamiętam takie młode małżeństwo. Chłopak przed małżeństwem, używając narkotyków, właśnie ze względu na tą pustkę emocjonalną, nie otrzymał z domu miłości i już w szkole średniej nie wiedział, co ma robić, żeby bólu wewnętrznego nie czuć, i wpadł na pomysł, że jak sobie co jakiś czas weźmie narkotyki, no to będzie dobrze. Tak przeszedł przez całe studia, zakochał się, trochę było lepiej, bo jak się człowiek zakocha, to czuje się zauważony, doceniony, dowartościowany. Ale to nie załatwiło tej pustki wewnętrznej. I w małżeństwie zaczęło się jedna sytuacja, druga, trzecia, jeden szpital, drugi szpital, detoksykacja, szpital psychiatryczny i wreszcie trafienie na terapię, gdzie zrozumiał, że to mu pomoże. I teraz on przychodzi do rodziców i on im tłumaczy, co trzeba zrobić, żeby uwolnić się z tego wszystkiego, że oni mają też w sobie jakąś pustkę. Czasem to jest właśnie taka sytuacja, że ktoś z rodziców ma wewnętrzną pustkę i nie miał co nam też dać. Mogą być właśnie te obsesyjne zachowania, które ograniczają, skupiają na sobie i nie pozwalają otworzyć się na miłość. Każde skupienie się na sobie zamyka na otwieranie się na miłość. Jak poznać, że ktoś pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej? Najpierw, że ta osoba chce zrobić, żeby nie zauważyć jej wewnętrznej pustki, dlatego często się izoluje, wycofuje, buduje takie płytkie relacje, czasem odgrywa kogoś innego niż jest w rzeczywistości, żeby po prostu jakby pokazać, że nic się w moim życiu złego nie dzieje. Dalej, nie ma najczęściej właściwego poczucia swojej wartości, ponieważ brakuje poczucia bezpieczeństwa, a jeszcze nie odnalazła ta osoba w Bogu poczucia bezpieczeństwa, w związku z tym jakby nie zaczął się proces uzdrawiania wewnętrznego, to po prostu to się przekłada na codzienne życie. Czasem ktoś nie ma poczucia własnej tożsamości. Może też być, że taka osoba chce się koniecznie wszczepić kogoś drugiego, tak mocno się trzymać, tak jakby pochłonąć tą drugą osobę dla siebie, jak małe dziecko, każdą mamusię pochłania, każdego tatusia chciałoby, żeby, no to jest cały świat dla małego dziecka. I dlatego dla takiej osoby takie wszczepienie się w kogoś to jest tak, jakby się cofnęła do okresu prawie niemowlęctwa w tej emocjonalnej sferze. Jak można rozpoznać taką osobę, która pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej? Najpierw to, że nie potrafi kochać, nie potrafi czerpać miłości, ma puste zbiorniki miłości i pod słowo miłość, bo będzie mówiła, że kocha, wkłada po prostu coś innego, coś, co jest w stanie zrobić, że jest zauroczona, to jest słowo miłość dla niej, dla tej osoby, albo że jest oczarowana kimś, czyli wydaje się, że prawdziwie kocha, albo ma taki głód miłości, że mówi, ja mam miłość. Albo mać pociąg fizyczny nazywa miłością. Może być, że nie ma takiej samodzielności wewnętrznej, nie ma właściwego dystansu do osób, do rzeczy, tego brakuje i nie potrafi sobie stawiać granic. Czuje się, że z tymi granicami jest coś nie tak, czy w rozmowie z drugim człowiekiem, czy w zachowaniu, nie potrafi funkcjonować między innymi ludźmi. Dlatego chcąc okazać pomoc, wy jako współmałżonkowie, sobie nawzajem, możecie bardzo dużo dać, dlatego że jeżeli kochacie drugą osobę miłością Jezusa, a nie egoistyczną miłością, tylko miłością Jezusa, to jesteście dla drugiej osoby jak balsam na rany. Jezus przez was będzie uzdrawiał drugą osobę. I jeżeli tylko to zrozumiemy i okażemy sobie zrozumienie i życzliwość i wielką otwartość na siebie, to ta pomoc wzajemna jest olbrzymia. Najpierw proszę zobaczyć, mam tak pomóc, żeby osoby takie z kłopotami wyniesionym z domu rodzinnego zobaczyły siebie i swoje sprawy w prawdziwym świetle. Tak jak to jest naprawdę. Nie, że żyłem w jakimś zafałszowaniu, że widzą coś krzywo na podstawie swoich zranień, ale widzą prawdziwie. Aha, rzeczywiście, ja mam takie uzależnienie. No to coś spróbujemy z tym zrobić. Dalej, pomoc ma iść w tym kierunku, żeby normalny sposób żyć.
powrót do normalnego życia. Czasem człowiek w ogóle nie żył normalnie. Pamiętam, mi taka prawie 400-letnia kobieta mówi: siostro, ja jeszcze nigdy nie żyłam normalnie, zawsze na tabletkach i zawsze w jakiejś takiej bardzo trudnej sytuacji. Ja dopiero teraz, po terapii, zaczynam, no żyć normalnie. Czy mi siostra pomoże, bo ja nie wiem, jak żyć. No to się mówi, jak trzeba. Tłumaczonek tłumaczy, wyjaśnia, nie być zniewolonym przeszłością. Chodzi o to, żeby taką osobę wydobyć ze zniewolenia przeszłością. Dalej, żeby ona się przystosowała do nowej, ale zdrowej sytuacji życiowej. Czyli wszystko to w sytuacji, w której żyje, żeby przeszłość nie odgrywała roli w obecnym czasie. Dalej chodzi też o to, żeby mogła budować normalne relacje, zdrowe relacje, relacje bez obciążeń, gdzie normalnie będzie chciała dawać miłość komuś drugiemu. To jest piękny etap rozwoju, kiedy człowiek właśnie z brania miłości przechodzi na ten wyższy stopień, chce dawać miłość, niezależnie co ty powiesz, niezależnie jak zareagujesz, niezależnie jak się zdziwisz, ja obdarzam miłością. I to jest właśnie ta pierwsza część, o której chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć. Jeszcze do tego dołożę taki sposób wychodzenia z takich właśnie różnych sytuacji, Boży sposób. Nam chodzi o takie Boże spojrzenie i dlatego spróbujemy tutaj takie wskazówki do pracy nad przemianą wewnętrzną dać, dlatego że to jakby ułatwi nam jedność małżeńską. W każdej sytuacji, nawet jak ktoś nie pochodzi z rodziny takiej dysfunkcyjnej, ale po prostu każdy te wskazówki może przyjąć dla siebie i nimi starać się żyć. Najpierw uczyć się patrzeć na siebie i innych oczami Jezusa. Wyjaśnię to dokładnie. Po pierwsze, Jezus jest drogą, prawdą i miłością. On jest prawdą, czyli patrzę na drugą osobę w prawdzie, prawdziwie, czyli dokładnie widzę, kim ta osoba jest, patrzę na siebie w prawdzie. A oczami Jezusa to jeszcze jest dla nas druga taka bardzo ważna wskazówka. Jezus zawsze patrzy z miłością. Pamiętacie, jak przyszedł taki bogaty młodzieniec i chciał, zapytał, co ma robić, żeby osiągnąć życie wieczne, a Jezus najpierw spojrzał z miłością. Najpierw. Proszę zobaczyć, jakby się tak nauczyć, zanim zaczniemy rozmawiać, spojrzeć na siebie z miłością, czułością, serdecznością, a potem dopiero rozmawiać. To jest piękne, ta piękna taka wskazówka. Druga wskazówka. Próbować budować zaufanie do Boga, do siebie i do ludzi. Pamiętacie, tam była ta brak zaufania. Budować to zaufanie. I najistotniejsze jest, że zawsze mogę powiedzieć mojemu współmałżonkowi: ty możesz mi ufać, zaufaj. Ale wtedy ja nie krytykuję, ja nie wyciągam jakichś obciążających wniosków. Ja staram się to, co zostało powiedziane, uszanować. Dlatego to zaufanie uczymy się od Boga ufać. Pięknie znowu było powiedziane, jak paralityka przyniesiono. To było, Jezus powiedział: ufaj, synu, ufaj. Widocznie jego paraliż był spowodowany brakiem ufności. Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Ufaj, córko, powie Jezus do kobiet. Dalej, przypominać sobie, że Bóg mnie nieskończenie kocha. Nie mamy często takiego głębokiego przekonania, że jesteśmy kochani w każdej sytuacji życiowej. Nie ma chwili, żeby Jezus nas przestał kochać. Nigdy to nie zdarzyło się i nigdy to się nie zdarzy. On zawsze nas kocha. Mówi święty Jan, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Naszą miłość mamy wzorować na miłości Pana Boga. Starać się o to, by kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem i z wszystkich swoich sił. Nie tylko miłością biologiczną, nie tylko miłością psychiczną, ale całym sobą. Dalej, dążyć do akceptacji siebie, innych, takimi, jakimi są. Czasem się ma taki koncert w życiu, albo dobra żona to powinna to, a dobra żona to powinna tamto, a dobry mąż to powinien się tak zachować, a dobry mąż powinien wracać do domu i tak dalej o właściwej porze. To będzie tutaj jeszcze mówione o dialogu w małżeństwie. Proszę zobaczyć, dążyć do akceptacji. Przyszedł do Jezusa uczony i pyta się
o coś znowu, a Jezus mówi, a jak myślisz? A mówi, nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Aha, jak Jezus powiedział przykazanie miłości, że to jest najważniejsze, które jest najważniejsze, było pytanie, a on powiedział, nauczycielu, dobrze powiedziałeś, jak bardzo ważne jest zaakceptowanie, nawet jakby ktoś źle powiedział, pomylił się, jest zawsze możliwość rozmowy. Wiesz, nie wiem, ja sądzę inaczej, ja się zastanawiałem na tym, jeszcze pomyślę o tym, zawsze można z takiej rozmowy wyjść, ale dobrze jest właśnie ta akceptacja, wyrażona akceptacja na zewnątrz. Dalej ważne jest, żeby szukać w sobie i w innych dobra, talentów, różnych umiejętności. Czasem łatwiej dostrzegamy, czego żona nie potrafi zrobić, albo czego mąż nie potrafi zrobić, a mamy właśnie wiedzieć, co potrafi i co udało się. Jeżeli ja szukam tego w sobie i w innych, to ja to chcę zauważać, mówić, a wiesz, a widzę, a cieszę się, a dobrze, a dzieci mają tak dobry wzór w tobie, takie podbudowanie drugiego. Te talenty i umiejętności mają wszyscy. Nie ma człowieka, który by nie miał. Może są jeszcze zakopane, bo ja nie chwalę, nie zauważam, nie dostrzegam. I druga osoba w związku z tym tego nie ujawniła. Kiedy król wyjeżdżał w świat, zostawił im majątek, jednemu dał 5 talentów, wiemy tę przypowieść, drugiemu 3, jednemu 2, ostatniemu 1, można wziąć to i zakopać. Ale wy w małżeństwie, każdy człowiek ma odkopywać talenty. One mają służyć, one są dane po to, żeby naszą wspólnotę budowały. I czasami niektóre talenty pojawiają się wcale nie tak wcześnie w małżeństwie, niektóre po 40, niektóre po 50, niektóre wtedy jak wnuki są dopiero, ale są, tylko żeby rzeczywiście tak na siebie patrzeć, szukamy tych talentów. Bardzo ważne jest też, żeby dążyć do obiektywnej samooceny, nie, że ja stale mówię o sobie poniżająco, albo stale siebie chwalę, stoi, chwali, pięta w kącie się chwali, cały czas tak może być właśnie, mamy obiektywnie, to wszystko są dary od Pana Boga, ja nim mam służyć, nie mogę ich zakopywać. I mówi święty Paweł tak pięknie, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo. Trzeźwo, czyli patrząc na siebie oczyma Pana Boga, patrzymy trzeźwo. Patrząc przez zranienie na siebie, to możemy albo się wycofywać, bo się kierujemy lękami, albo się wywyższać, bo się kierujemy pychą. Ważne też jest, żeby umieć się ucieszyć pochwałą, ale nie dlatego, że ja jestem taka, o, zarozumiała, tylko Pan Bóg mi takie dary dał i jemu powiedzieć, Panie Boże, no pięknie, inni też to widzą, czym mnie obdarzyłeś. Ważne jest też, żeby przełamywać nieśmiałość, starając się wychodzić do ludzi, żeby okazywać im pomoc. Kiedy ktoś zapytał Jezusa, co to znaczy wypełniać przykazanie miłości, Jezus opowiedział o Samarytaninie miłosiernym i mówi na końcu, idź i ty czyń podobnie, czyli bądź miłosierny, okazuj miłość miłosierną. Czyli okazywać tą pomoc innym, okazywać właśnie to, co drugi człowiek w tym momencie potrzebuje. Dalej ważne jest, żeby patrzeć na innych życzliwie i patrzeć dobrym okiem. Bardzo często nam się nasuwa złe oko, w takim sensie, żeby osądzić, żeby coś złego zauważyć, żeby to zaraz wytknąć. I taka była sytuacja, że Jezus opowiada o gospodarzu, który najmował do winnicy pracowników i przyjmował różnych porach, na końcu przyjął taki, co około godzinę pracowali. I każdemu wypłacił tak samo. Ale nikt nie znał wnętrza człowieka, nikt nie wiedział, jak tą pracę w serce włożono, dlaczego Jezus wszystkim dał tak, gospodarz wszystkim dał tak samo. I tak pięknie odezwał się ten gospodarz i mówi, czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Patrzę zawsze dobrze, dobrym okiem. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby próbować poświęcać innym czas i okazywać im uwagę. To szczególnie w życiu rodzicielskim jest ważne, dlatego że dzieci czasem przychodzą i nie są zauważone i już potem nie przychodzą. I potem mówimy, a nasze dziecko nic nam nie mówi, a nasze dziecko się z nami nie dzieli. A mógłby być kiedyś taki błąd, że ono bardzo potrzebowało zauważenia, ale pominęliśmy to. Dzieci są bardzo delikatne i mogą łatwo wyczuć, że no nie poświęcamy im czasu tyle, ile one akurat potrzebują. Wiemy, że są dzieci, które potrzebują więcej czasu, są dzieci, które potrzebują mniej czasu. Pamiętamy, jak do Jezusa przyszedł nocą Nikodem,
Nieważne było, że to była noc. Ważne było, że przyszedł Nikodem. Jezus z nim rozmawiał. Rozmawiał o bardzo głębokich sprawach. Bardzo ważnych sprawach. I dlatego to poświęcanie czasu innym ma takie ogromne znaczenie. Też jest ważne, żeby okazywać pomoc innym, okazywać troskę. Analogicznie jak to czynił Jezus. Jezus, który i karmił głodnych, i uzdrawiał, i pouczał, i nawet dokonywał cudów w sytuacji bardzo ważnych, bardzo istotnych, zawsze przyszedł, gdy ktoś do niego przyszedł, otrzymał właściwą pomoc. Jak w naszej rodzinie tak jest, no to jest pięknie. Trzeba też dążyć do okazywania innym zrozumienia. Tak jak Jezus wziął w obronę cudzołożną kobietę, czy po śmierci Łazarza pocieszał Martę i Marię, tak my możemy starać się okazywać innym zrozumienie. Zrozumienie to nie robienie wykładów, to nie podsumowywanie czegoś, to nie mówienie, co ja myślę, co ja sądzę, tylko okazanie zrozumienia, czyli wysłuchanie i przyjęcie tego, co drugi człowiek mówi, co go martwi, co go nęka, co akurat przeżywa. Też jeszcze ważne, żeby unikać pesymistycznego podejścia do życia. Czasem ktoś się zamartwia w rodzinie. Jeden się jest wielkim optymistą, a drugi wielkim pesymistą i tylko się zamartwia i pół życia na to zamartwianie idzie. A tu trzeba szukać dobra, które jest w nas, które doświadczamy. Jak zaczniemy się skupiać na tym, co dzisiaj dobrego było, tak popatrzeć na każdy kolejny dzień, to okazuje się, że Pan Bóg każdy nasz dzień napełnia dobrem, tylko my go nie zauważamy, albo się spieszymy, albo po prostu jesteśmy tak zafascynowani sobą, że tego nie widać. Dziękować, wychwalać, to też było mówione wczoraj, że najpiękniejsza modlitwa to jest wychwalanie, potem dziękowanie, przepraszanie, proszenie, ale to właśnie po to tu żyjemy, że Boga swoim życiem wychwalać. To nie chodzi o to, że cały czas skupią się na tym, że Panie Boże, teraz Cię wychwalam za to, teraz za tamto. Chodzi o to, że ja mam świadomość tym, co robię, tym, co wykonuję. Chwalę Pana Boga. Chcę, żeby ta chwała Pana Boga się rozszerzała. Tak pięknie wychwalał Pana Boga Bartymeusz, który był niewidomy i został uzdrowiony przez Jezusa. Nie tylko, że wychwalał, ale dziękując za Jezusem poszedł dalej. Mamy być nieprzewrażliwieni na opinie innych na swój temat. Może czasami ktoś być zawsze przewrażliwiony, spokojnie. Powiedzieć Panie Boże, zabierz to moje przewrażliwienie, chcę normalnie reagować. A czasami jak ktoś nam jakąś krytykę powie, może się okazać, że to jest szczypta prawdy, która ma nam pomóc w przemianie życia. Jak człowiek ochłonie i spokojnie na siebie popatrzy, to stwierdza, że to jest prawda, a ta prawda ma nas wyzwolić. Też unikać koncentracji na swoim wyglądzie. Czasami człowiek bez przerwy patrzy, poprawia siebie i centymetry sprawdza, i kolor skóry, prawda, i włosy, które wpadają lub wypadają, zmieniają kolory i tak dalej. I to jest najistotniejsze. A Jezus mówi, nie troszcie się, więc zbytnio, czym będziemy się przyodziewać, tam będzie, co będziemy jeść i tak dalej, bo o to Bóg się troszczy. My mamy się troszczyć o to, gdzie jesteśmy postawieni. O miłość, o dawanie miłości. Też unikać koncentracji na swojej osobie, zauważać innych i ich dobre strony. I tak mówi święty Paweł. U świętego Pawła jest pełno fantastycznych takich wskazówek. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Nie mamy się starać o to, co dla nas dogodne, co nas buduje, tylko dla bliźniego. A już Pan Bóg się postara o to, żebyśmy mieli to, czego potrzebujemy. Jeszcze też ważne, żeby podjąć walkę z podejrzliwością, jeżeli człowiek ma w sobie podejrzliwość, bo to nam niszczy zaufanie. Jeżeli ja taką nie chcę ulegać podejrzliwości, to buduję w sobie zaufanie. Pamiętacie chyba to wydarzenie, kiedy kobieta cierpiąca na krwotok przyszła do Jezusa po ratunek, pomyślała sobie, tylko dotknie skraju szat, na pewno będzie uzdrowiona. Czyli miała olbrzymią wiarę. Jak pięknie Jezus powiedział, ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. I też ważne jest, żeby nie mówić źle o sobie, nie mówić źle o innych, ponieważ każdy z nas jest obrazem Pana Boga. Jak mówimy źle o kimś, to ranimy Boga, ranimy Jezusa, ranimy Ducha Świętego.
po prostu może ktoś nie otrzymał wychowania tego, co powinien i dlatego tak się zachowuje. Może po prostu ma jakąś wewnętrzną słabość. Może właśnie ja mam pomóc i modlić się za tą osobę, żeby ona przestała tak się zachowywać, ale nie powtarzajmy źle o innych. Znowu u Lęczewskiej jest tak dużo wskazówek odnośnie relacji mojej i bliźniego. Tu mi się taka sytuacja nasuwa, jak Jezus mówi, nie mów źle o kimś. Ponieważ jak ten człowiek jest w bagnie, to kiedy patrzysz na niego z miłością, modlisz się za tą osobę, to bagno powoli wysycha. Aż ta osoba stanie normalnie, bo już nie będzie bagna. Stanie na nogi, będzie normalnie żyła. Ale jeżeli człowiek źle myśli i mówi, to tak jakby tego bagna dokładał drugiemu człowiekowi. I też ważne, żeby nie krytykować, nie doszukiwać się winy u innych, czy w sobie, jakiś taki nadmierny, bo wina może być w człowieku po grzechu, ale grzech wyznany zamyka tą sprawę, już wtedy człowiek się nie obwinia. Chyba że się nadal obwinia po wyznanym grzechu, to ma źle ukształtowane sumienie. Oznacza to, że nie przebaczył sobie jakiegoś swojego wykroczenia. Musi się nauczyć przebaczać, albo mówić, pomóż mi Panie Jezu przebaczyć sobie samej. Jezus mówi wyraźnie, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. I proszę zobaczyć, też bardzo ważne jest, że w relacji małżeńskiej nie zrzucać z winy na kogoś drugiego, bo Bóg się o to upomni. Nie obwiniam, nie zrzucam swojej winy na kogoś. Dalej, ostatnio już, żeby obciążające uczucia, które w moim sercu się nagromadziły, żeby one były oddawane Jezusowi, żeby nie siedziały w środku mnie wewnętrznie, nie rozbijały. Oddaj Jezusowi zazdrość, niechęć, nienawiść, agresję, złość, gniew, frustrację, co tam jeszcze takiego może być obciążającego, uczucia depresyjne, małe poczucie wartości. Ja to oddaję, weź to Panie, ale uczyń mnie człowiekiem napełnionym. Weź to. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, mówi Jezus, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. Ja was pokrzepię. Takie słowa kiedyś wypełniła pewna osoba, która najpierw chodziła bardzo wiele razy do wróżki i tam szukała pokrzepienia, aż wreszcie przyszła do Jezusa i dostała prawdziwe pokrzepienie. Ale żeby wyzwolić się z tego chodzenia do wróżki, to prawie dziś egzorcyzm musiał być nad nią wypowiedziany, żeby to wszystko, co się stało złego w jej życiu, czyli opętanie, mogło być zdjęte z niej. To tyle. Dziękuję bardzo.